młodzież ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych miała okazję zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie. Temat 8. konkursu poezji patriotycznej to od zniewolenia do wolności. Tak, ja wiem, ale kiedy ocknęłam się przed włączonym telewizorem, kiedy na ekranie mignęła ta twarz, ogłuszona dziecięcym stłumieniem bólu, kiedy przez parę sekund w moich oczach to przetrącone wybuchem ciało czołgało się jak najdalej od linii okopów, kiedy jeszcze w chwilę potem w moich oczach płynęły jego łzy po umazanej błotem czy krwią twarzy. Tematyka konkursu nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorzy proponowali uczestnikom wybór wierszy polskich poetów tworzących w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Na początku wystąpili bardzo młodzi adepci. Jestem bardzo zaskoczony interpretacją tekstów. Wydaje mi się, że takie konkursy jak najbardziej mają sens. Jak pan ocenia poziom dzisiejszego konkursu? Bardzo fajna interpretacja. U wielu uczestników da się zauważyć taką swobodę, już pewne doświadczenie. Takie dostępne są wiersze, głównie tutaj mam na myśli Szymborską, Broniewskiego. Interpretacja naprawdę dość taka ciekawa. Dla mnie, jako starego uczestnika wielu konkursów recytatorskich, jest to naprawdę miłe zaskoczenie. Czy ma pan już swoich jakichś faworytów? Tak. Tak, mam. Wyszedł na scenę Szymon. Szymon właśnie. Zrobił tutaj na mnie dość duże wrażenie. Tak, Szymon właśnie. Także mój faworyt. Chciałabym zapytać cię o wrażenia po występie twoim na scenie. Cóż, no było to dla mnie wielkim przeżyciem. Naprawdę to był wielki zaszczyt wystąpić przed świetną publicznością i świetnym jury. A skąd u ciebie pomysł, żeby wziąć udział w takim konkursie? To znaczy, ja już recytuję od dawna i zostałem zgłoszony przez mojego nauczyciela, Macieja Rataja, którego bardzo pozdrawiam. Jak myślisz, masz szansę na wygraną? Myślę, że nawet jakbym nie wygrał, to naprawdę jestem bardzo szczęśliwy z siebie, że w ogóle podjąłem tą walkę, ten trud. Modlitewne kapliczki w bramy wnętrzach, przed którymi przechodzień nie klęka. Tylko muchy wielbią te ołtarze z szyb strzaskanych utkane witraże. Tylko wiatr wygwizduje pacierze, tylko echo powtarza, ja wierzę. Lasy krzyży rosną na podwórkach, tutaj ojciec spoczywa, tam córka. Deszcz mogiłki roztapia, rozmywa, tutaj syn, a tam matka spoczywa. Organizatorem wydarzenia było Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu. Pomysłodawcą konkursu jest sieradzki przedsiębiorca, który wymyślił całą koncepcję konkursu i wymyślił, że będzie to konkurs poezji patriotycznej. Kto dzisiaj występuje na scenie? Występuje młodzież ponadgimnazjalna oraz reprezentanci ze szkół podstawowych z klas siódmych oraz z gimnazjów. Widzimy, że zgłosiło się dużo zainteresowanych. Tak, zgłosiło się około 40 uczniów. Ostatnie zgłoszenia przyjmowaliśmy nawet jeszcze wczoraj. Czy miał pan okazję zobaczyć młodych na scenie? Jak pan ocenia ich poziom? Poziom jest mniej więcej wyrównany. Na razie mieliśmy tylko część pierwszą, czyli podstawówka i gimnazjum. Zobaczymy jeszcze, jak zaprezentuje się szkoła ponadgimnazjalna. Udział w tym konkursie był ciekawym i artystycznym doświadczeniem dla młodzieży. W piersiach nam się łopoczesz, stłumionym orkanem. Ale my, głośne pawie, pyszałki odęte, niecna zgraja aktorów, hałas trawy odna. Kneblujemy jak łotry twoje usta święte i spychamy cię na dno, bo jesteś niemodna. Ale ja wiem, że przyjdziesz. Musisz przyjść.